Pozdrawiam. Mhm. Pozdrawiam Polskę. Super. No, pięknie. No to zjedliśmy śniadanie. Artur zrobił mi przepyszną jajóweczkę. Jest chłopak, kurde, cud. Wrocławskie przepisy. I pijemy turecką herbatę. I uderzamy w miasto. No to wyszliśmy na miasto. I zaczynamy odcinek Istanbul. Po polsku, a można też powiedzieć Konstantynopol, czy Bizancjum. W końcu to miasto ma bardzo, bardzo, bardzo wiekową tradycję. Tak naprawdę od zawsze to miejsce styku Europy i Azji było miejscem bardzo interesującym, ponieważ przebiegały tędy szlaki handlowe z wschodu na zachód. No, póki co uderzamy na drugą stronę zatoki, aby zobaczyć główne atrakcje, pokazać je wam. No i tyle, zobaczymy, jak prezentuje się Istanbul. Odbujamy się jak typowi turyści. Jesteśmy na moście Ataturka, przechodzimy na drugą stronę zatoki i wchodzimy do centrum, na Stare Miasto. To, co widzicie tutaj, to jest cysterna. Służyła do przechowywania wody, żeby zapewnić wodę bieżącą i kanalizację. Oczywiście za dużo nie widać, bo widać tylko mury, ale nie przejmujcie się. Musicie uwierzyć na słowo, że to jest cysterna. Cysterna Zeyrek. Zeyrek. Zeyrek, tak. Zbudowana w XII wieku. O, w mordę. No, w każdym razie wychodzi na to, że te mury, proszę państwa, mają, kurde, 700... Więcej, 900. Mają 900 lat prawie. 900 lat! Doszliśmy do akweduktu. Akweduktu, który jest jednym ze starszych symboli Istanbulu, jednym ze starszych zabudowań Istanbulu. Akwedukt jest z VI wieku. No, oczywiście służył do transportu wody, bo do czego służy akwedukt? W każdym razie proszę, podziwiajcie. Tutaj wystarczy skręcić w dowolną, mniejszą uliczkę i dochodzi się w jakieś magiczne miejsce. Na przykład teraz doszliśmy do ukrytego tak naprawdę między blokami bazaru z ubojnią i wszystkim. Wiszą sobie takie. A nie ubijają, przyprawiają, gotują, sprzedają. Docieramy do meczetu Fatih. No i proszę państwa, jesteśmy już na dziedzińcu. Meczet prezentuje się tak. Zostawiamy za sobą meczet Fatiha i kierujemy się z powrotem przez akwedukt do meczetu Sulejmana Wspaniałego. Tak, to jest ten Sulejman, za którego panowania było super, mega super. I zresztą na podstawie jego panowania jest ten teraz popularny serial w telewizji Złoty Wiek, turecki serial, więc jak sami słyszymy, dla Turcji był to okres, no można powiedzieć, złote lata, no najlepsze, jedne z lepszych lat w historii Turcji. XVI wiek, złoty wiek, tak jak w Polsce. Tak, tak i w Turcji wtedy było. Pamiętajcie, aby zdejmować buty, jak wchodzicie do meczetu. Bo ile jeszcze do niektórych meczetów, tak jak tutaj, wpuszczają bez przypału w krótkich spodniach, tak wchodzenie w butach jest niefajne. W ogóle jest niedozwolone. No to jesteśmy na dziedzińcu. Dziedziniec prezentuje się tak. W sumie to te wszystkie meczety wyglądają bardzo podobnie.
turecka rzecz, czyli mydła. Ogromne, przepięknie pachnące, sprzedawane, nie wiem, chyba na kilogramy. To są kawałki mydeł. Doszliśmy na dach, chyba, z widokiem na Istanbul, tak to tutaj. Wow, ty, nie sądziłem, że tu uda mi się trafić. Odwiedziliśmy dach w Istambule z widokiem na Istanbul, znany ponoć głównie przez miejscowych. A teraz kierujemy się na Grand Bazar, wielki bazar. Na shopping. Tak. Dotarliśmy do wejścia do Grand Bazaru i jest lipa. Zamknięte. Ale za to znaleźliśmy kran z kubkiem na łańcuchu. Jest dziurą. Tak, kubek ma dziurę i można się napić. Grand Bazar jest zamknięty, więc powoli kierujemy się do najbardziej chyba znanej atrakcji turystycznej Istambułu, do Hagia Sofii. Po drodze znaleźliśmy jeszcze cmentarz, nie łaźnie, tylko cmentarz, więc zaszliśmy na cmentarz. No, tak to się prezentuje. Zaszliśmy na obiad, żeby się jakoś zmieścić w naszym budżecie autostopowym, to wzięliśmy po zupie jakiejś, zaraz będziemy wiedzieć jaka. Nie mam pojęcia. Tak, bo on wziął musakę, ja wziąłem coś, co się nazywało meatballs, czyli te klopsiki w teorii. No a ta zupa okazała się zupą z soczewicy? Tak. Coś takiego, taka przynajmniej w smaku była. Dotarliśmy do Hagi Sofii, czyli kościołu mądrości Bożej. Zbudowana w VI wieku przez cesarza Justyniana I. I co jest nadzwyczajnego w Hagi Sofii? Otóż to, że w 1453 roku, po zdobyciu Konstantynopola, została przemianowana z kościołu na meczet. Właśnie, to był kościół, a zrobili meczet. Dobudowali minarety i w ten sposób powstało coś takiego. Ni to kościół, ni to meczet. Łączy w sobie style zarówno charakterystyczne dla budowli sakralnych chrześcijańskich, no jak i po przemianowaniu dla budowli sakralnych muzułmańskich. Jak już wspomniałem, przemieniono ją w meczet w 1453 roku, ponieważ w 1452 upadł Konstantynopol pod najazdem Turków osmańskich. Osmanie, Otomanie, jeden pies. No, też Osmanie, Otomanie, jeden pies, Artur mówi. On jest lepszy, on historię zdawał na maturze. Proszę bardzo, Hagię Sofię, nie będziemy włazić do środka, bo skurczysyny sobie liczą ponad dwie dychy na złotówki za wejście do środka, więc popodziwiajcie z zewnątrz. Zresztą w środku już meczety wyglądają jak meczety. Niby są tam jakieś mozaiki, ale byliśmy w kilku meczetach i tak naprawdę wszystkie w środku wyglądają tak samo. No, więc proszę was bardzo, Hagia Sofia. Po raz ostatni. To się czyta Aja Sofia. Aja Sofia. Aja Sofia. Co? Podobała się Hagia Sofia? To teraz czujcie to. Błękitny meczet. Sultanahmet Dżami. Ale o co chodzi? Ano chodzi o to, że jest to meczet zbudowany w XVII wieku, tuż obok Hagi Sofii, aby przyćmić jej blask, aby pokazać, że umieją lepiej, bardziej i większe. Błękitny meczet ma aż 6 minaretów. Minarety to są te ichniejsze wieże, na których są głośniki, z których imamowie, tak, boją, że pora się modlić. Jesteśmy już pod meczetem, wchodzimy na dziedziniec. Robi wrażenie, masa ludzi. Chociaż powiem szczerze, że pomimo swojego ogromu i rozbudowania, to wcale jakoś nadzwyczajnie się nie różni od tych innych odwiedzonych dzisiaj meczetów. Dostaliśmy worek na buty i wbijamy. W przeciwieństwie do turystów buty odstawiamy na szafkę. Witamy w błękitnym meczecie. Błękitny meczet zawdzięcza temu, że ponoć światło padające przez witraże pięknie, błękitnie oświetla wnętrze.
No sami widzieliście, jak to wygląda. A jakoś nie wygląda jakoś super błękitnie, tudzież super niebiesko. Masa turystów. No ale z drugiej strony, czy nas to dziwi, że jest taka masa turystów, kurde, jedna z największych atrakcji turystycznych Istanbulu. Ale dlatego już jutro się stąd zwijam w trasę poznawać Turcję od kuchni. Istambulski dworzec kolejowy. Co w nim jest nadzwyczajnego? Jest on tylko w jedną stronę. Jest bardzo zarośnięty, to po drugie. Ale przede wszystkim chodzi o to, że jest to ostatni dworzec kolejowy w Europie. To w tym miejscu swoją trasę kończył Orient Express. Gdybyście z pociągu, który jest w relacji Paryż, Istanbul, Orient Expressu i wysiadacie na stacji, na której jest palma i w ogóle stacja wygląda tak, no to robi to wrażenie. No i to jest, proszę Państwa, tutaj dojeżdżał Orient Express, a tak w ogóle to tu jest weselicho, proszę Państwa, pełne wesele. Nie mamy pojęcia, o co tu chodzi, jak tu chodzi, ale... Melanż trwa. Niestety nikt nas nie zaprosił. Tak, nie zaprosili nas, szkoda. Ale musimy to jakoś przeżyć. A tak od przodu wygląda dworzec kolejowy w Istambule. W sumie to na zdjęciach wygląda ładniej. Przed nami cieśnina Bosfor. No i po drugiej stronie już Azja, proszę Państwa. Więc można powiedzieć, że w sumie poważnie zaczyna się wyprawa granicą między Europą i Azją. Zaczynam tutaj, w Istambule, w najbardziej na południe wysuniętym punkcie granicy. I no tutaj jestem w Europie, a tam ten drugi brzeg, który widzicie, to Azja. Na znak dobrej wyprawy zamoczę giry tutaj w wodzie. Zimna. Zimna woda. W cieśninie Bosfor, w Morzu Marmara, tam gdzieś hen jest Morze Czarne. Ostatni twardy punkt Europy. Jest już wieczór, jesteśmy w Istambule i dotarliśmy do bazaru egipskiego, Spice Bazaru. Część główna bazaru przypraw była zamknięta już. Więc jutro tu podbiję, no. Tylko że już z plecakiem, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Kupiliśmy po tureckim przysmaku. Trochę zdeformowany już. Ale wygląda tak. Wcale nie smakuje jak baklawa. Smakuje trochę kwaskowato. To nie jest baklawa. No nie jest baklawa. Ale jest dziwne coś. To jest ciasto w jakimś syropie? Jestem pod wieżą Galata. Co ciekawe, z wieżą łączy się tutejsza legenda. Otóż mieszkańcy Istambułu mieli swojego Ikara. Dedala w sumie bardziej. Kurde, Dedala, swojego Dedala. Ikara ta, Ikara nie, bo Dedala. Bo nie spadł, bo... Tak, ale to spoiler. Właśnie, o co chodzi? Otóż w ich legendzie, według ich legendy, facet wziął, skonstruował sobie skrzydła, wlazł na tą wieżę. W XVIII wieku. Tak, w XVIII wieku. Artur, tutaj zaplecze historyczne najlepsze. I frunął. I dofrunął, przefrunął cieśninę Bosfor i doleciał do azjatyckiej części. I ta legenda jest nawet dosyć popularna w miejskiej popkulturze. No widzieliśmy malunki na ścianach przedstawiające właśnie tego typka. No to spróbowaliśmy małż. Małże są tutaj bardzo, bardzo, bardzo popularne w Istambule. Sprzedają je na każdym rogu.
Jemu chyba nie posmakowało. Bardzo, bardzo delikatne mięso. Lepsze niż w Dubrowniku na pewno. Za dwie małże tutaj płaci się złotówkę. I to podane od razu otwarte z cytrynką wyciśniętą. Full obsługa, bierzesz, jesz. Tutaj w Istambule owoce morza są bardzo popularne. Zarówno małże, jak i ryby. Tak, ryby, chociaż ryby to nie owoce morza, ale generalnie rzeczy żyjące w morzu. Ziomeczki sobie stoją na moście, mają wędki, sobie łowią ryby, a jak rybę złowią, to potem ją zanoszą do gości, którzy ją smażą tego samego dnia, dwie godziny później, albo nawet wcześniej. Zawijają ją w bułę, jak kebaba. Bardzo szybki jest tu obrót pomiędzy tym, że jest złowione i od razu ląduje na stołach. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo tych stoisk i to nie tylko w samym stricte centrum, tak jak teraz jesteśmy nocnego życia, ale generalnie na ulicach miast. Jeżeli się zgubić w mniejszej uliczce, to też nie ma tak, że nie będzie nic do żarcia. Owszem, nie będzie takich stoisk ruchomych, ale bardzo często jest jakiś bar. Z jednej strony to brzmi, jakby życie w Istambule było tanie, ale z drugiej strony kasa się rozchodzi sama. Czego idziemy szukać, Artur? Dziwka. Dziwek, idziemy na dziwki. Nie, no najgorsze jest to, że ja takie momenty potem wycinam, no bo to jest przypał. Nie, to jest fatalne. Ziomki, to wszystko są żarty. No jest śmiesznie. Śmiesznie jest bardzo. To stoją te kobiety wolnych, lekkich obyczajów, jak to mawiają. Chcieliśmy podpić, zagadać, po ile? Ale kurde, Alfonsi siedzą, przypał, a jakbyśmy... Dobra, ja chciałem, żeby wam pokazać, ile w Turcji kosztuje, co? Ale Alfonsi stoją, jeszcze w pierdziel byśmy obskoczyli i byłby przypał. Jesteśmy za młodzi żeby... i zbyt piękni, żeby płacić za seks. Najtańsze piwo kosztuje 8 zł. Jak to? A kurde, pół litra Ballantine'sa 90 zł, no! Wylądowaliśmy w barze dla niemówiących Turków pykających w gier. No ale będziemy mieli herbatkę. Dobra chuj, to nie mamy piwka, tylko ciaja. Tutaj nie mamy piwka, tylko mamy herbatkę i nie mamy prostytutek, tylko stare dziadki. No ale jest śmiesznie. To jest śmiesznie. O. Dobra, Turcy zaczęli mówić problem. Nie, problem. Więc zapłaciliśmy za herbatę, to najlepsze po złotówce za herbatę. I się zwinęliśmy, żeby nie było problem. Zaszliśmy sobie do tego straganu ze świeżymi owocami. Artur kupił jabłko, a ja ogarnąłem, w sensie, w skrócie, był owoc, który nie wiedzieliśmy co to. Pytamy Turka co to, on mówi nam coś tam. Indżir, tak. Nie wiemy co to. Ale skminiliśmy po kształcie, proszę, że to jest figa. Z makiem. Figę z makiem do sprzedawca. Tak czy inaczej, Artur wziął jabłko i wodę, z 2 liry zapłacił, czyli 2 złote. Po czym ja podbijam za nim, biorę tą figę, kładę na wagę, a sprzedawca bardzo wymownie pokazuje, bierz to, idź pan w cholerę. To jest dobry motyw, jak chcesz przyoszczędzić, to idź po prostu od jednego sklepu do drugiego. Kłaść sobie po jednym owocu na wagę, jakimś nie za ciężkim. No raj, można z tego zbierać. No. To jest życie. Spokojnie na kolację albo jakiś luźny obiad na owocowy. Na pełnej cebuli. Tak czy inaczej, mam figę, mam nadzieję, że to jest figa. Bo jak się okaże, że to jakiś czosnek, to dopiero będzie śmieszne. Nie wiem. Ej, trafiliśmy do slumsów. W każdym razie jest syf. O, jaki syf. Co tu się dzieje? Fuck. Kapusta, głowa pusta. O ja pierdzielę. Bo w ogóle o co chodzi? Otóż chodzi o to, że w Istambule zmarł Adam Mickiewicz. No i z tej okazji, że sobie mu się tu przekręcił. W każdym razie z tej okazji otworzyli Muzeum Mickiewicza. Ale też muzeum zamknęli. Nie muzeum jest zamknięte Mickiewicza, ale jest ponoć tablica pamiątkowa. Generalnie to nie wygląda jak miejsce polecane przez MSZ. Trochę śmiesznie, trochę strasznie. To jest dzielnia, gdzie jest prawdziwe życie, a nie kurwa kolorowe kwiatki. No, ale nie powiem, żeby to była piękna okolica. Pachnąca i czysta. To jest prawdziwy Istanbul. Jest, znaleźliśmy tą tablicę. O, ja pierdzielę. Adam Mickiewicz. Ja pierdzielę w takim miejscu. W każdym razie proszę, podziwiajcie, oświetlę telefonem.
1855-1955 Muzeum otwarte w setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, wielkiego poety polskiego. Warszawa, listopad 1955. Czyli tą tablicę zrobiono w Warszawie. A jest ukryta w tak przypałowym miejscu, że ja pierdzielę. Naprawdę. Państwa, pierwsze kroki na tym wyjeździe w Azji. Witamy w Azji!